Witam w 5. odcinku Budowlanka TV. Mam na imię Nikola. Hej Kuba. Udajemy się teraz do sali i są prowadzone zajęcia Zero Waste. Nazywam się Kasper i w zasadzie o warsztatach Zero Waste dowiedziałem się przez przypadek i przyszedłem tutaj z ciekawości zobaczyć, co można zdziałać, tak, co można robić. W szkole odbywają się warsztaty Zero Waste, dzięki uprzejmości pani Joanny Przybył. W tej chwili będziemy szli woreczki na żywność i odnawiamy szkolne krzesła. Zapraszam do obejrzenia. Tutaj chcę pokazać, w jaki sposób możemy przerabiać i nadawać długie życie rzeczom. I tutaj akurat będziemy na tej maszynie szyć woreczki spiralne niepotrzebne. To będą woreczki na owoce i warzywa. Nigdy jeszcze nie szyłam na takiej maszynie do szycia, ale chciałabym się sprawdzić i spróbować, jak to jest. Na pance ze spokojem. Wszystko mamy opuszczone, więc wszystko mamy gotowe. Tylko się skupiasz wtedy na tym. I sobie delikatnie jak sobie przeszyj. Spokojnie, nic się nie ten. Myślałam, że będzie trudniejsze, ale okazało się takie proste. Zaraz będzie bluzka uszyta. Bardzo mi się podobały te zajęcia. Najśmieszniejsze było to, jak dziewczyny pierwszy raz usiadły do maszyny. Obecnie trwają prace remontowe w nowej pracowni dla architektów krajobrazu. Zapraszamy. Łokruca fix mi dzisiaj nie wyłazi nic. Złot rana wszystko knoli się, za noski pieruszeli mnie. Łokruca fix, co potrzebuje, nie ma nic. Baba ze kuchnie wychodzę, a odwoń się. Ty mi grosz po nerwach, a to wszystko wali się pierona. Wyleź mi z tej kuchni i nie nerwuj babą mnie. Ja ją bajać umia pysz, a na końcu wszystko no zrobią lepsze. Jak widzieliście, prace remontowe idą pełną parą. Niedługo nasi uczniowie zasiądą w nowej pracowni. A teraz zapraszamy na zajęcia terrarystyki, która prowadziła pani Katarzyna Góra. Chcę dzisiaj pokazać, to są zwierzęta na tyle łatwe w hodowli, że możecie bez zbędnych dodatkowych zabiegów je trzymać w domu, czyli w warunkach temperatury pokojowej. Będzie mowa o patyczakach. Tu mamy dla przykładu takiego patyczaka rogatego, tak? Za chwilę szczegółowo wam omówię. Oprócz patyczaków rogatych mam jeszcze do pokazania straszyki rogate, które w całkowicie podobnych warunkach żyją, dlatego też razem je trzymam. Może ja tu puszczę, żeby pan mógł sobie nagrać. Trzymam je razem w jednym boksie. To straszyki rogate, zaraz będę mówiła dokładnie. Bardziej egzotyczny i rzadziej spotykany u nas w hodowli to jest straszyk diabelski. Rzadziej spotykany, ponieważ jest to gatunek endemiczny. Występuje tylko w jednych górach w Ameryce Południowej, na bardzo dużych wysokościach, na obszarze około 4 hektarów. Na tym kończymy nasz program. Ja teraz lecę na matematykę. Na Polskę.